Ariel, jak ci się dyrygowało poczynaniami zespołu? Niemalże dyrygowało, prawda? Bardzo zabezpieczałeś tyły, celowałeś też akcje zaczepne. Jak jesteś zadowolony z tego swojego meczu? To pytanie chyba do tego trenera należy. Ja tylko wykonywałem swoje obowiązki, to co mam do wykonania. Taka moja pozycja defensywnego pomocnika, także najważniejsze, że wygraliśmy i nie straciliśmy bramki, czyli moja robota chyba była dobrze wykonana, bo tam ze środka jakoś nie atakowali za bardzo i cóż, no, teraz powrót do Legii, do tej rzeczywistości. Do szarej rzeczywistości? Nie do szarej, trzeba dalej pracować i mam nadzieję, że dzisiaj to nazwisko tam moje zostało zapamiętane przez trenera i cóż, wszystko już dalej zależy ode mnie, czy jeszcze będę dostawał powołanie, czy nie. A ten twój mecz był lepszy niż dotychczasowe sparingi przedsezonowe w Legii? W twoim wykonaniu? Tak mi się wydaje, że możliwe, bo wiadomo, w Legii zaczęliśmy od ciężkich treningów, te sparingi były tylko po to, żeby praktycznie biegać przez 45 minut, a tutaj już była taka gra w piłkę, więc wydaje mi się, że z każdym meczem, z każdym dniem będę łapał tej świeżości i żeby przygotować się jak najlepiej do ligi, także wydaje mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Dopiero na tym meczu mieliście po raz pierwszy tak naprawdę okazję zobaczyć, jak ta drużyna funkcjonuje, jak ta jedenastka funkcjonuje, bo na żadnym z treningów podczas tego zgrupowania takiej okazji nie było. A więc zakładam, że było to dla was jakieś tam zaskoczenie, jakiś znak zapytania, jak to będzie wyglądało. No tak, na treningach graliśmy 7-7, także graliśmy praktycznie bez napastników i dopiero dzisiaj trener tej trójce z przodu wytłumaczył, jak mają się poruszać po boisku i wydaje mi się, że nie wyglądało to aż tak źle, bo strzeliliśmy przede wszystkim bramkę, wygraliśmy mecz i cóż, to nas cieszy najbardziej. Gol trochę przypadkowy. Nie ma bramek przypadkowych, bramka to bramka. A ty to właśnie miałeś chyba jedno uderzenie, a taką pasówką próbować uderzać się z 20 metrów, tak? No, nie zabrakło ci tego, żeby jednak spróbować częściej tam podłączyć się i uderzyć z dystansu? Ty to potrafisz? Potrafię, ale w Legii wszyscy mówią, że walę w dach, także teraz wolałem pasówką delikatnie uderzyć i cóż, coś tam się działo pod tą bramką, ale na pewno będę próbował. Dziękuję.